Tak naprawdę wszystkie cztery kwestie poddane pod głosowanie, choć dotyczyły zmiany konstytucji, to dotyczyły drastycznie różnej materii. Tu warto zauważyć, że Luizjana nie jest pierwszym stanem, który wprowadził tego typu poprawki, bo ponad 20 stanów już takie regulacje przyjęło. W Polsce również swego czasu pojawiały się pomysły, żeby część środków uzyskanych z prywatyzacji przeznaczać na system emerytalny, natomiast no nie zostały one przyjęte. Co kraj to obyczaj, przynajmniej jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Te kwestie na kanale Lub Bezpośrednio poruszaliśmy już wielokrotnie. Dlatego dziś na kanale po raz kolejny goszczę Tomasza Synowca. Dzień dobry. Cześć wszystkim. A z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Zabierzemy się tym razem do Luizjany, bo jakiś czas temu odbyło się tam referendum, które dotyczyło czterech dosyć różnorodnych kwestii. Tomku, ale zanim powiesz nam w ogóle, czego konkretnie to referendum dotyczyło, to chciałam się zapytać, jak wygląda w ogóle procedura referendalna w Luizjanie, jak może przebiegać tam referendum, czy są jakieś progi frekwencyjne, jaki w ogóle jest właśnie sam schemat? Znaczy, jest to w Luizjanie referendum konstytucyjne, referendum zatwierdzające zmianę konstytucji. Takie referenda są obowiązkowe przy zmianie konstytucji stanowych w 49 z 50 stanów. Jedynie stan Delaware nie wymaga takiej zmiany. I procedura wygląda tak, że najpierw kongres, obie izby, zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat stanu Luizjana, musi większością 2/3 głosów przyjąć konkretną poprawkę, przyjąć zmianę. I wówczas, jeżeli zarówno Izba Reprezentantów Luizjany, jak i Senat Luizjany większością głosów przyjmie daną poprawkę, wówczas jest ona poddawana pod głosowanie referendalne i w tym głosowaniu referendalnym po prostu większość głosujących musi się opowiedzieć za daną zmianą. Tam istnieją co prawda pewne jeszcze dodatkowe regulacje, jeżeli by zmiana konstytucji dotyczyła poszczególnych hrabstw, poszczególnych regionów w Luizjanie, natomiast w tym wypadku nie mieliśmy tej sytuacji. No i wygląda to po prostu tak, że dostają w Luizjanie kartę do głosowania i mogą wybrać, czy są za, czy przeciw konkretnej zmianie. Jeżeli zagłosują za, no to naturalnie zmiana do konstytucji wchodzi, zostaje przez obywateli zatwierdzona, a w przypadku odmowy, no to zmiana zostaje odrzucona. Dziękuję za to wprowadzenie do tych kwestii teoretycznych. Teraz może przejdźmy do praktyki. Czego dotyczyło ostatnie referendum w Luizjanie? Kiedy ono się odbyło i jakie są wyniki tego referendum? Głosowanie odbyło się w sobotę 14 października. Tak naprawdę wszystkie cztery kwestie poddane pod głosowanie, choć dotyczyły zmiany konstytucji, to dotyczyły drastycznie różnej materii. To nie były głosowania, które byłyby ze sobą powiązane tematycznie jednym zakresem. Natomiast wszystkie propozycje zostały przegłosowane i przyjęte, natomiast z różną wielkością. Poparcie nie było jednolite dla tych poprawek. Pierwsza poprawka dotyczyła zakazu finansowania kampanii, jakby procedury przeprowadzenia wyborów przez stan ze środków, które pochodziłyby spoza stanu lub ze środków prywatnych, oczywiście z wyłączeniem tych środków, które są przewidziane w prawie wyborczym. No i tutaj mamy na myśli oczywiście pieniądze, które zapewne z budżetu federalnego mogą być przewidziane. Natomiast samą taką przyczyną, dla której podniesiono tę kwestię, było doświadczenie z czasów pandemii i z czasów organizacji wyborów, właśnie w tym okresie wyborów prezydenckich, bo wówczas centrum wyborcze w celu docierania do obywateli z wiedzą o tym, jak mogą zagłosować w sytuacji pandemii, między innymi dla wykorzystania procedury głosowania korespondencyjnego, które oczywiście wtedy budziło ze względu na spór polityczny pomiędzy kandydatami pewne kontrowersje.
Pewne środki na przekaz w Luizjanie w tej kwestii przekazał prezes Facebooka, dzisiaj firmy Meta, Mark Zuckerberg, wraz ze swoją żoną. No i to były znaczne środki. I one oczywiście nie były wykorzystywane do agitacji wyborczej, nie były też wykorzystywane w sposób partyjny, ale były wykorzystywane przez organy odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów. Jakby w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tylko problem Luizjany, ale w wielu stanach te urzędy wyborcze są zdecydowanie niedofinansowane. I w związku z tym taka pomoc wielomilionowa była bardzo potrzebna. Natomiast wzbudziło to opór, zwłaszcza po stronie republikańskiej. Natomiast jak pokazują wyniki głosowania, bo ponad 70%, prawie 75% tutaj głosowało przeciwko temu rozwiązaniu. A w Izbie Reprezentantów ten pomysł został poparty też przez kilku demokratów. Zresztą bez tego poparcia w ogóle do głosowania by nie doszło, bo nie byłoby wymaganej większości 2/3 w Stanowej Izbie Reprezentantów. I jakby to była główna przesłanka. Nawet w kampanii referendalnej pojawiło się takie zagadnienie, że chodzi o to, żeby na wybory nie były przeznaczane Zuckerbucksy, czyli. Nie ma takiego dobrego określenia, mimo że szukałem, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze na polski, ale chodzi o to po prostu, że pieniądze od Zuckerberga, być może jakieś metadolary, nawiązując do obecnej nazwy firmy, że nie mogą być przeznaczane na procedurę wyborczą. Ponieważ zdaniem inicjatorów rodzi to jednak pewne zagrożenia i powinno to być finansowane tylko i wyłącznie ze środków stanowych, ewentualnie federalnych. Natomiast środki przekazywane przez podmioty prywatne, spoza stanu jakieś inne, ich zdaniem nie powinny w kampanii wyborczej odgrywać żadnej roli, niezależnie od tego, na co by one były przeznaczane. No i właśnie w tym duchu szła ta poprawka. Tu warto zauważyć, że Luizjana nie jest pierwszym stanem, który wprowadził tego typu poprawki, bo ponad 20 stanów już takie regulacje przyjęło. Tutaj większość akurat są to stany bardziej sympatyzujące z republikanami. Aczkolwiek no, też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że każdy stan jest na stałe przypisany do którejś partii, natomiast generalną tendencję można jednak zauważyć. Zwłaszcza jeśli mowa o swing states, tak więc tutaj wiadomo, że nie zawsze widzimy też to po wynikach wyborów. Pewnie też to będziemy widzieć po wynikach wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo one przecież też całkiem niedługo jesteśmy w tym prawyborczym okresie. Dziękuję za przybliżenie pierwszego pytania referendalnego. A czego dotyczyły pozostałe kwestie, bo przed nami do omówienia zostały jeszcze 3 pytania. A przecież sam mówiłeś, że dotyczyły one tak naprawdę całkiem różnych kwestii. Tak, druga głosowana poprawka do konstytucji dotyczyła kwestii wolności wyznania, natomiast również swój początek, pomysł na tę poprawkę bierze ona w okresie pandemicznym, ponieważ w Luizjanie w czasie pandemii zostały wprowadzone pewne ograniczenia w kwestii możliwości zbierania się publicznie w określoną ilość osób. No i w naturalny sposób te obostrzenia dotknęły również wyznawców religii i różnych mszy oraz zgromadzeń o charakterze religijnym. Tutaj mieliśmy jednego wielebnego, który został oskarżony na tej podstawie. I co prawda przed Sądem Najwyższym Luizjany wygrał on swoją sprawę, ponieważ wykazano, że te obostrzenia naruszały jego prawa i miał on prawo do sprawowania kultu i sprawowania jakby swojej posługi religijnej. Natomiast różne organizacje religijne, ale także grupy polityków wskazały tutaj, że powinno to być mocniej zapisane i mocniej chronione w konstytucji Luizjany i postanowiły zaproponować poprawkę, na podstawie której wolność oddawania czci w kościele lub innym miejscu kultu jest takim prawem podstawowym.
i wskazały, że musi być jakby najwyższa kontrola sądowa przy wprowadzeniu wszelkich ograniczeń w zakresie wolności religijnych, co w zamyśle ma jednak tą wolność religijną jeszcze wzmacniać i jeszcze bardziej chronić. Tak naprawdę tutaj nie było jakiejś dużej kampanii na nie. Była kampania jedynie prowadzona przeciwko przez taką grupę humanistyczną, która wskazywała, że po pierwsze obecnie obowiązujące czy to w Stanach, czy w całym stanie Luizjana przepisy już chronią tę wolność religijną, a po drugie wskazywały na bardzo dużą ogólność tych środków szczególnej ochrony, że one nie są wystarczająco skonkretyzowane. Natomiast generalnie tutaj również ponad 70% głosujących poparło wprowadzenie tej poprawki do konstytucji Luizjany. Widzimy zatem, że do tej pory wyborcy i wyborczynie w przypadku tego referendum byli dosyć zgodni, niejednomyślni, ale jednak spora część opowiedziała się za konkretną opcją. Jak to wyglądało w przypadku pozostałych pytań? Czy również tutaj ten wynik był dosyć przewidywalny i czy wyborcy i wyborczynie byli zgodni co do tego, jakie rozwiązania wprowadzić? Przy wcześniej zaproponowanej poprawce tak naprawdę tutaj już poziom niezgody był zdecydowanie większy, ponieważ trzecia poprawka do konstytucji wprowadzała wymóg, aby co najmniej 25% dochodów państwa, czyli stanu w tym wypadku, określanych jako jednorazowe, miało zostać przeznaczone na takie specjalne konto dotyczące oszczędności emerytalnych, po prostu zabezpieczenie systemu emerytalnego. W momencie głosowania istniała już w Luizjanie podobna regulacja, jednak stanowiła ona, że co najmniej 5% takich dochodów było przeznaczanych właśnie na ten system emerytalny. No i tutaj już nie było takiej jednoznacznej zgody wśród głosujących, bo ta poprawka została przyjęta, jednak została przyjęta większością głosów ponad 56, nieco ponad 56%. No i oczywiście też tutaj trzeba wskazać, że takie jednorazowe zyski, to nie jest tak, że wszystkie zyski stanu Luizjana mają być przeznaczone, tylko jednorazowe. Czyli sprzedaż jakiegoś majątku należącego do stanu, bądź jakiegoś uprawnienia, to oczywiście zależy już od innych stanowych poprawek i prawa. Natomiast również tym razem większość głosujących zgodziła się ze swoimi przedstawicielami parlamentarnymi. W takim razie kwestie emerytury są polaryzujące nie tylko w Polsce. No i tutaj widzimy, że jest sporo tych propozycji rozwiązań, chociaż co do tego, że w Polsce wiek emerytalny nie ma być podniesiony, panuje zgoda, to tutaj mamy jednak bardzo wiele różnych możliwości, jak te emerytury zmieniać. Między innymi ostatnio słyszymy o emeryturach stażowych przecież. Ale co ciekawe, w Polsce również swego czasu pojawiały się pomysły, żeby część środków uzyskanych z prywatyzacji przeznaczać na system emerytalny, natomiast no nie zostały one przyjęte. Być może gdybyśmy mieli silniejszy system instytucji demokracji bezpośrednich, może decyzja byłaby inna, no ale tego już nie jesteśmy wstecznie w stanie sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale zobaczymy, jak to rozwiązanie będzie funkcjonowało w Luizjanie. Może będzie to jakiś początek dyskusji na ten temat. Może trafi ten temat też do właśnie debaty publicznej i zobaczymy, czy takie rozwiązanie, które jest na naszym rynku nieobecne, się także sprawdza. Tak. Natomiast ostatnia poprawka, która 14 października była głosowana, ona została przyjęta większością 66% głosów.
dotyczyła zakazu zwolnień z podatku od nieruchomości dla organizacji non-profit, będących właścicielami uszkodzonych nieruchomości mieszkalnych. To brzmi enigmatycznie, natomiast do tej pory prawo stanu Luizjana przewidywało, że określone podmioty, w tym organizacje non-profit w stanie Luizjana, jeżeli były właścicielami jakiejś nieruchomości, która była w znacznym stopniu uszkodzona lub z jakiegoś względu nie spełniała ogólnie przyjętych standardów, określonych też w innych przepisach dotyczących mieszkania w tych budynkach, wówczas taka organizacja była zwolniona od podatku, od takiej nieruchomości. Natomiast zwolnienie od tego podatku nie oznaczało, że w tych budynkach nie mieszkali ludzie, którym te budynki były wynajmowane. I tutaj tak naprawdę przyczynkiem do tego, żeby zająć się tą sprawą, była działalność takiej jednej organizacji właśnie, która pochodzi ze stanu Tennessee i która posiada określoną ilość budynków w stanie Louisiana i która te budynki właśnie wynajmowała. Pomimo tego, że były one zwolnione od podatku, od tego podatku, no i tutaj pewne grupy wskazały, że jest to nie w porządku, że czerpią de facto zyski, mimo że to jest organizacja non-profit, z wynajmu tych mieszkań. Natomiast no, podatków od tego niejako nie płacą. No i stąd się pojawił pomysł, żeby znieść to zwolnienie z podatku od nieruchomości. I oprócz organizacji non-profit, które były właścicielami tych nieruchomości mieszkalnych w złym stanie, to jest określone w prawie tak, że zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu. Także korporacje, jakby zniesiono zwolnienie dla korporacji z tego zwolnienia. No i tak jak mówię, tutaj akurat sytuacja właśnie tej jednej organizacji, ona była główną przyczyną, dla której po prostu podjęto tą sprawę. No i tak jak już wspomniałem na początku, także w tej sprawie większość głosujących opowiedziała się za tym, że należy poprzeć zniesienie tego zwolnienia od podatku. No i jeżeli chodzi o głosowania, które miały miejsce 14 października, to jest na tyle. Natomiast warto zwrócić także uwagę na to, że to nie są jedyne głosowania referendalne, jakie są przewidziane w Luizjanie w tym roku, ponieważ na 18 listopada przewidziano kolejne 4 referenda, które zostaną jakby w tych samych sprawach, jakby także w kwestii zatwierdzenia zmian konstytucji przeprowadzone. Co ciekawe, jedno z głosowań będzie dotyczyło zmian przepisów odnośnie weta ludowego, więc będzie to podwójnie dotyczyło kwestii demokracji bezpośredniej. Oprócz tego będzie tam kwestia nieaktywnych funduszy państwowych, będzie również kwestia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób udzielających pewnej pomocy i będzie poprawka dotycząca funduszu powierniczego mającego stabilizować dochody stanu. I oczywiście na pewno będziemy również sięgać do tych kwestii, będziemy to omawiać. W listopadzie akurat w Stanach Zjednoczonych referendów będzie bardzo dużo, bo na listopad w USA przewidziano aż 32 referenda w różnych stanach.
więc możecie się szykować już na dużą dawkę wiedzy, zarówno o tym, jak w poszczególnych stanach te przepisy wyglądają, jak i tego, czego dotyczyły poszczególne głosowania. Z pewnością w takim razie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, się tutaj spotkamy. Zresztą nie tylko w przypadku referendów. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie też na kanale rozmowa, co prawda z innym gościem, na temat tego, jak wyglądają prawybory w Stanach Zjednoczonych. Także do tego kraju powrócimy. A tak chciałam już może trochę podsumować, że na przykładzie Luizjany i tego referendum, i też tych zapowiadanych, możemy zauważyć, że poprzez różne instrumenty demokracji bezpośredniej możemy tak naprawdę decydować o wielu różnych kwestiach, bo tu były zarówno kwestie finansowe, jak dotyczące religii, organizacji Religii, wolności pozarządowych. wyznania, czyli de facto praw człowieka. Tak. Więc jest bardzo, bardzo wiele różnych kwestii. No i tutaj, jak mówisz o de facto prawach człowieka, no to przypomina mi się nasza niedawna rozmowa o referendach aborcyjnych i właśnie też ta kwestia, że czy można, czy nie można podejmować takie decyzje w referendum. Luizjana pokazuje, że o przeróżnych kwestiach można w tym referendum głosować i obywatele chcą podejmować też właśnie poprzez demokrację bezpośrednią decyzję i partycypować tak naprawdę w tworzeniu ustawodawstwa. Czy ty sam masz jeszcze jakieś wnioski, które płyną właśnie z tego ostatniego referendum? W tej kwestii Polska ma bardzo zbliżone prawo do Luizjany, bo w Polsce również mamy procedurę referendum następczego akceptującego zmianę konstytucji. Natomiast to, czym się różnimy, to u nas to referendum nie jest obowiązkowe, jest fakultatywne. Mogą go określone organy zainicjować, jeżeli mamy procedurę zmiany konstytucji, jeżeli one dotyczą materii określonych rozdziałów. Natomiast na co zwracam wielokrotnie uwagę, w przypadku referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji w Polsce nie ma wymogu frekwencji 50%. No i to nas akurat ze Stanami Zjednoczonymi i ich zmianami konstytucji generalnie łączy. W takim razie i o kilku różnicach, i o kilku podobieństwach w dzisiejszej rozmowie było. I za tę rozmowę Ci dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w tym duecie się jeszcze spotkamy na kanale. Z pewnością już niedługo tak będzie. Dokładnie. A Państwa, Was, jeśli obserwujecie czy oglądacie nas właśnie w tym momencie, zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał lub bezpośrednio odwiedzać naszą stronę internetową lub bezpośrednio.pl oraz śledzić nas w mediach społecznościowych. Tam też nas znajdziecie właśnie jako lub bezpośrednio. Organizujemy w tym momencie wiele różnych spotkań o demokracji bezpośredniej. Cały czas publikujemy artykuły i nagrywamy rozmowy. Także jeśli kwestia demokracji bezpośredniej Was interesuje od strony teoretycznej, praktycznej w Polsce i na świecie, to bardzo serdecznie zapraszam. Z tej strony mówiła do Was Agata Kępa, a po drugiej stronie ekranu Tomasz Synowiec. Dziękuję bardzo i również zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentowania i do zobaczenia się wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.